Choć kobylogórscy policjanci urzędują w posterunku już od grudnia ubiegłego roku, dopiero w środę, 27 lutego, miało miejsce jego oficjalne otwarcie, w którym brał udział inspektor Roman Kuster, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu. O powrót policji do Kobylej Góry walczyli nie tylko samorządowcy, ale również i mieszkańcy. Mimo iż czuli się mieszkańcy bezpiecznie, ale jednocześnie okres letni, gdzie wiadomo, że gmina Kobyla Góra jest gminą, do której w okresie letnim ściągają tysiące, można powiedzieć, turystów i gości. I jednocześnie też prosiliśmy co roku o wsparcie z Komendy Wojewódzkiej, aby zabezpieczenie dodatkowych funkcjonariuszy na poprawę bezpieczeństwa. Posterunek częściowo mieści się w pomieszczeniach dawnego punktu przyjęć dzielnicowych. Jak podkreśla wójt Berski, prace trwały kilka miesięcy, by ostatecznie remontowane pomieszczenia przybrały obecny kształt. Na ten cel wydano z gminnej kasy ponad 140 tysięcy złotych. Oficjalnie otwarty posterunek policji działa od grudnia ubiegłego roku. Służbę tutaj pełni 5 policjantów. Kierownik, 2 dzielnicowych, policjant z zespołu patrolowo-interwencyjnego i policjant pionu kryminalnego. Kierownikiem został aspirant Sławomir Daszczyk. To właśnie w jego ręce inspektor Roman Kuster symbolicznie przekazał klucze komisariatu. Posterunek czynny będzie codziennie w godzinach od 6 do 22. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy mamy 54 posterunki, które już funkcjonują, łącznie z tym posterunkiem w Kobylej Górze. W ostatnich 3 latach w Wielkopolsce zostało oddanych 15 posterunków. Wychodzimy naprzeciw społeczeństwu. Chcemy, żeby te posterunki, które kiedyś zostały zlikwidowane, bądź te, które już funkcjonują, żeby nabrały innego wymiaru, żeby policjanci byli bliżej mieszkańców. Stąd stawiamy na taką służbę bardzo mocno prewencyjną, a taki posterunek w Kobylej Górze czy w innych miejscowościach ma przede wszystkim gwarantować, że ta służba taka zewnętrzna, podstawowa będzie realizowana. Za dobrą współpracę i pomoc przy realizacji tego zadania inspektor Roman Kuster przekazał wicestarościnie Zofii Witkowskiej i wójtowi Wiesławowi Berskiemu okolicznościowy ryngraf. Dodajmy tylko, że na terenie powiatu w chwili obecnej działają 2 posterunki. W Kobylej Górze i Mikstacie.